Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Remek i witam w Valheimie. Dzisiaj lecimy na bagna. I wypraszam sobie, damy dzisiaj radę. No bo ostatnio nie daliśmy rady, ale dziś damy. I znajdziemy kryptę. Otworzymy ją za pomocą klucza i będziemy eksplorowali, co znajduje się w środku. A z tego co wiem, nie będzie łatwo. Zostawiajcie łapy w górę, jeśli seria wam się podoba i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. Lecimy. Witajcie panowie, witajcie panie! Dzisiaj ze mną jest Gromek i Glencu. Cześć chłopaki! Siema! Znów nie ma Marka. Marek dalej... Dzięki! Dzięki! Płonę! Marek dalej zajmuje się słodkim spaniem i dzikami. Już nie mówiąc tak agresywnie. Lecimy na bagna, ponieważ tam będziemy dzisiaj eksplorowali ten teren i szukali krypty, do której będziemy w stanie pójść z tym kluczykiem magicznym. Glencu, pochwal się, co kupiłeś od handlarza ostatnio? A może zostawię to na potem, taką niespodziankę? No dobra, to potem pokażę, dobra. To lecimy chłopaki, bagna czekają, jesteśmy gotowi, mamy potki, mamy wszystko przygotowane pod bój z dzisiejszymi monstrami. Ej, czekajcie, odpalę moc. Czekaj, Gromi. Czekajcie, trzy. Będziemy odpalali pojedynczo, nie? No bo to wtedy działa na wszystkim. Jazdunia! Ej, to rzeczywiście jest takie... No ale już sram w gacie powoli, naprawdę. Będzie grubo. Tam się zrobi ciemno, nieprzyjemnie, niemiło, niefajnie. Musimy znaleźć kryptę. Macie klucz? Nie, ja mam, spokojnie, ja mam. Czego? Łuku. Serio? No to leć po łuk, my już idziemy pod bagna i tam postawimy teleport. Ale kurde, nie wiem, gdzie mam ten łuk. Ja, przy porcie, w skrzynce tak. W porcie. No, poczekamy przy bagnach. Ale tak też sobie pomyślałem, że nie postawimy teleportu od razu na skraju bagien, bo to będzie bez sensu. Postawimy to dopiero gdzieś właśnie głębiej, no. Uważaj! Błotna flegma! Plecy! O, nie uważaj! O kurde, ona jest u mnie! Otruła mnie! Zabiłeś ją? Ja pierdziu... Ej! Ej! Halo! Życie jest nowelą, czemu wracaj. Już ci pomagam. No, nie mogę umrzeć. I ta flegma to mnie denerwuje. O, flegma jest... Już się zaczyna, nie? No ja no, ale już... Ale udało się. Uratowałem. Mam już pełny ekwipunek? Kuźwa, kiedy? No, no, ale śmieszek. No nie no, już się robi pogoda, czy lata. Z pijawek trzeba zbierać te gówna, bo to do tych, do potek potrzebujemy. Gromi. Kajże się jest, Gromi. Dobra, ubieram się. Chłopie, tu pogoda już jest tak zdupana, że to jest hit. Worek krwi mam, wnętrzności pijawki, fuj. Śluz, zgniły i cuchnący, na co to komu? O, widzę naszego kolegę. Pijawka. O! Dautera, z przodu. Doter? Ja. Dostanie zaskoczenia z strzały. Ach, mnie jeszcze uderzyła. Doter! Łap strzałę! Pamiętajcie o zupie. No, to kiełbasę chyba potrzebujemy, czy coś. Pamiętajcie o zupie marchewkowej, bo ona daje ten. Wow! Zupa marchewkowa daje radość. Z życia. No, musimy dzisiaj znaleźć ten cholerny. Jak to się nazywało? Kryptę. Kryptę. Ale te doutery są teraz easy peasy, mam wrażenie. No, serio, jak się zapgradowaliśmy, to już nie jest takie ciężkie. O, szkielety jeszcze. I kolejne doutery idą. Ale po pysku dostałeś, mordo. Ty ładnie go porobiłeś. Ej, ten miecz fajny, OP. No, miecz o, jest z gwiazdką idzie. A! Jezu, pół HP mi zrąbał. Jeszcze mam podkręcizne. Uwaga! Pam! Jeszcze raz! Pam! Jeszcze raz! Pam! Ten miecz jest szybki. No jest szybki, widzę jak w nim bijesz, to jest hardcore. Ja też znów z halabardu mam zarąbisty zasięg w stosunku do tego, do innego. To strzela? Szkielet. Chodźcie dalej. Ja musimy też zdobyć te drewno starożytne. Starożytne? Tak. To się nazywało? Tak, co tak, tu tak, jest? Tak, tak. To jest wrak czy co to jest? Patrzcie, jakiś tutaj wielki pijawek wystaje.
Ja w ogóle nie jestem zeskillowany w pływaniu, nie? Ja coś czuję, że jak będzie moment, kiedy będę musiał płynąć, to mi to... No tu jest jakiś taki... pulo. A ja mam... Znowu coś? Ej, patrzcie, tu jest... To jest jakiś... Ej, nie, to jest... To jest totem! Ej! To jest totem, ej. Patrzcie. Tak? Totem w kształcie... Ej, nie da się go zniszczyć, patrzcie ten totem. Z drugiej strony jest twarz, patrz, normalnie to jest postać. Jakie te Marek, bagna są wielkie. Czy to ty, Marek? Marek? Myślisz, że to jest on? Nie, no Marek twarzy. Śpi. No ja rację, Marek jeszcze śpi. Chyba musimy tu iść w prawo, chłopaki. Tu tędy szliśmy. A jakieś dziwne dźwięki nowe. Pijawki. Tu musimy iść, tędy. Tam jest głębsze te bagna są. Ja pierdykam, ale trafiliśmy. Ej! Co to było? To drewno jest. A to gromi stoi, ja pierdykam, gromysz! Ale to coś mnie bije, zesrałem się. Szkielet cię bije, stary. Gdzie jest szkielet? A dobra, kurde. Chroń plecy, zawsze, pamiętaj. Twoje plecy chyba. Jezu, woda. Ała! Aaaa! Pijawka mi jeszcze bije? W dupę strzeliła. Pijawo, gin! Maciuro! Jesus. Dobra, porobiono. Dawaj rzeczy. Jest ciemno i nieprzyjemnie, nie podoba mi się to. Ej, znów tam jest totem. Gromi, kaszlesz już? Zresztą to powietrze na bagnach powietrze nie służy, wiesz? No. No nie atakujmy wszystkich, lećmy speedrunem, bo to będzie trwało wieki. Bo teraz też... Widzę! Gdzie? Na wprost mnie. Ej, rzeczywiście! Jest jakiś budynek. No, jest coś. Jezu. Tak, to jest krypta. Już się stresuję. Tak, to jest krypta. Botnista! Flegma! Gdzie? Uwaga, podchodzi. O kurde. Nie! No. Trzeba je szybko zrobić, bo one najbardziej trują. Ale jeszcze dotrę za tobą. A! Dobra, zdążyłem. Ja pierdykam. Ja się tymi flegmami zajmuję. Ja doterem. Uwaga, gromi plecy gromi. Dobra. Ej, doter z gwiazdką! Dobra. Easy, bierzemy go. Dobra, od ostatni tu. Został? Musimy ostatni. Wspólnie bić, bo jak wspólnie bijemy, to o wiele lepsza kooperacja niż pojedynkę. Pięknie, chłopaki. Dobra, bardzo ładnie. Ja pierdziu. Krypta, chłopaki. W końcu. Ja pierdziu. Budujmy ołtarz. Ale czekajcie, ołtarz, jeszcze telefon? Dookoła są te. No, teleport trzeba gdzieś zbudować. I tam jest kolejny budynek jakiś. No, są tam w tle. Jezu, to jest dobra miejscówka i straszna. Aj. Co jest? Ale mis... kliki robię. Ładnie, ej, na dwa hity poszedł. No. Ej, tu jest kolejna krypta obok, patrzcie tutaj. Ciul, tam jest kolejna też. Tu jest trzecia. Kolejna. Róbmy tu bazę. No dobra, czyli trzeba się obudować. To czy skąd drzewo pozyskać? Z tego? Z tych wielkich gówien? Nie wiem, czy damy radę z tego wybudować. Nie, bo nie mam drewna. Jodła. Nie, normalnie drzewo daje. Co to jest? To jest normalne drewno? Tak, normalne drewno. Jodła daje drzewo. Trafą drauga, ja pierdzielę. Starożytne drzewo jeszcze tutaj jest do wyrąbania. Uwaga! Ale krótkie. Czy to duże drzewo da się ściąć? Nie. Tego dużego się nie da. No szkielet, ty idę, uwaga. Kto tu we mnie strzela? Który śmiał strzelać we mnie? Dobra, porobieni. Trzeba, chłopaki, zrobić jakieś tutaj te. Jest trochę drewna z tych takich małych drzew, są drewna. Jezu, jak tu się już ciemno zrobiło. Już nic nie widzę. Z tych takich małych choineczek bierzcie drewna, z jodły. To jest normalne drewno wtedy. I z tych krzaczków. Trzeba zrobić... Co my musimy zrobić? Musimy zrobić taki bardzo mały teren z tym. Jak to się nazywa? Z palisadą, nie? Tak, no najlepiej żeby było. Jest tak ciemno, że mrużę oczy, co mi nic nie daje oczywiście, ale to robię, bo jest ciemno. Jeszcze stół trzeba postawić. Ej, coś wychodzi z ziemi! Słyszeliście to? Nie. Co
Coś tu się działo przed sekundą. Ej, no coś tutaj... No, coś takiego, no jest, takie... Coś tu się dzieje. Co to? Schizuje mnie to. Ej, tylko to miodło da się ścinać, nie? Nie tylko. Bagna, czy to się nazywało bagna? Tak, bagna, dobra, mamy teleport. Nie, 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 ściany nie, palisada tylko, po cholerę ściany. A, bo ty chcesz zrobić sufit, znaczy ten. Tak, no. Dobrze, dobrze, sorry. Ej, typek, znaczy ten, szkielet. Idę pod... Ja pierdykam, ale się teraz ciemno zrobiło. Jezu, nic nie widzę. Nic. A nie mam go drewna już, tak. O, szkielet. A mąż, podpie. Uwaga, drzewo! No już nie mam drzewa też. Dobra, idę też porąbać trochę. Ja porąbałem trochę drzewa. Czujesz chłód. Ale się sram tutaj. Ja jestem obsrany ogólnie. Ja tak samo, jak sobie puściłem tą muzykę poważną z Władcy Pierścieni. Widzę spadające drzewa, słyszę pijawki płynące. Trzeba jeszcze drzwi zrobić, chłopaki. Jak wrócicie z drewnem, to zróbcie jeszcze drzwi. Już więcej nie trzeba, jeszcze rzucę tutaj, trzy drewna mi zostały i wasze już wystarczy. Oj! Tutaj drzewo jest w wodzie, jakby są naprzeciwko wejścia. Gdzie jesteście? Zostałeś sam, Remek. I te dźwięki mnie schizują. A, trzeba zrobić tylko jedną palisadę i drzwi. I to jest wszystko, co trzeba zrobić. Mam. Co to za dźwięki? A, szkielet. Drzwi zwykłe, nie? Tak, a czyż nie, bramowe chyba. Bramowe są więcej wytrzymałości mają chyba. Głupi szkielet nie przechodzi przez ten. Tylko... Takie drzwi antywłamaniowe by się przydały, szczerze powiedziawszy. Oj, coś rozwaliłem. Kurde. Coś. To ja też rozwaliłem przez przypadek. Macie wszystko? Ej, te dźwięki mnie schizują. Są jakieś dźwięki. Mamy wszystko, no come on. Pan Glencu Bodotel idzie. Dobra, do środka. Uff, już się czuję się. No ale to jest studiutko. Tu się czuję bezpiecznie. Tu jest wszystko fajnie. Nie stresuje się. Jest psitulnie. Dobra, chłopaki, krypta. Crypt Gate. Otwórz. Mam otwierać? No. Otwórz. Potrzebujemy coś z domu czy coś, nie wiem. Nie, na razie chyba nie. Dawaj, ja schizuję. Weźcie sobie potkę na truciznę. Potkę na... no tylko na truciznę. I wbijamy. Czekaj, jeszcze nie? Używany klucz na mokradło, użyłem. Dobra. O, moc. Dobra, wbijamy. Zatopione lochy. O nie. O, ja pierdolę. O, jesteśmy w slime. Slime! Ma śluczki! Slime. Gdzie? Duże gdzie? Nie! Fuck! Nie! Nie! Au. Trucizna. Dobra. Jezu. Ogarniamy. Dalej dostaję po HP, czekaj. Ej, pierwszy pokój naprzeciwko. Jest schiza. Czekaj. Dobra. Ja pierdykam, jak to jest strasznie. Ej, weź Glencu, załóż tego, to co miałeś. Okay. Wystrzelona kość. Co chcieliśmy pokazać wcześniej z Glencem. Ej, mam 15 żelaznych odpadków. Zardzewiałe żelazne klamoty, ale można je przytopić i ponownie wykorzystać. Czyli to jest właśnie chyba żelazo. Tak, łańcuch, ogniwa żelaznego łańcucha. Nice. Pokaż Glencu, co kupiłeś u handlarza. O, jadę. O, latarkę czołową. Zajebiste to jest. Widzicie to? Zabłocone żelazko. Doter przyszedł. Jest piąty. Patrzcie na to. Zabłocone żelazstwo to jest to miejsce, w którym jesteśmy w stanie wydobywać te żelazne główienka. Te odłamki całe. Czyli leci kill off i jazdunia. To sprawdzałem pierwsze okolice, a dopiero potem kopiemy? Ujemy pływanie, już mi się nie podoba. Ale chwilnie, już. Nie, to jest tak ciemno. Chodźcie. Są jakieś kości? Jakieś kości wielkie. Kto zbiera te kości? Ej, żelazstwo tu jest, zabłocone żelazstwo. No tak, no to może... mówiłem, to będziemy kopać za skillofem. A, dobra. Kto podnosi kości wysuszone? Ja nie.
Gęcu, ty? Nie mam jeszcze żadnych kości. No, to ja mam, jakbyście nie mieli miejsca, to wołajcie, ja mam kości. Nie ma już. No dobra, to wróćmy się do wejścia, gdzie byliśmy i tam powoli sobie eksplorujmy. Bo tamtych żelaznych, tych, jak to się nazywa. Czekajcie, spróbuję wykopać to. Jest pusto. No to się normalnie kopie kilofem. Zabłocone żelazstwo się normalnie kopie kilofem. Dobra, czyli puściutko jest. Każdy bierze swój kącik i kopiemy. Ja pierdolę. Tylko uważajcie, bo za tym są potwory dalej, nie? Już słuchaj je. Wiesz co, sobie uświadomiłem teraz? Całkiem możliwe, że my tego nie zabierzemy teleportem. No tak! Będziemy musieli biec. To jest z buta chyba, no. Ej, ale... Ale mamy łódkę u handlarza, nie? Ej, ale tego nie zbieramy. Zbierałam się to, nie? Mi się zbiera normalnie. Zbiera, no. Nie masz slota, stary. No jak? Mam slota właśnie. A masz wagę, spełniasz? No. Ale tego nie wypada dużo, mi to wypadło na razie jedno, wiesz, więc kop dalej i zobaczysz. No, to nie za każdym razem też może wypadać. To jest kolejne przejście, ja się dokupałem do przejścia. No tak, no bo to, no bo też zabłocone żelastwa mają za sobą kolejny ciąg dalszy tuneli. O nie, flegma. Gin, ty bydlaku. Pierdziu. Zaśmierdziały. Ale macie rację z tym, do teleportu nie przejdziemy z tym. Zaśmierdziały fległo. No chodź tu, no! No dawaj, ja jeden na jeden, was. Solo, a nie woje kumpli. Dobra, idę na razie do was. O dobra. Wyglęca go. O, pływanie szósty poziom. Ja w ogóle nie pływałem w grze. Halo, flegma! Dobra, zrobiona. Ładnie, na dwójkę szybko. Ja pierdekam, tego tu jest mnóstwo. A się ciemno zrobiło. Całe szczęście. Tak, cały ten diadem to jest mistrzostwo. Ja chyba też to kupuję u handlarza, pierdzielę kilo. A ile mi spadło na razie? Ja mam już 22. A to dlatego, że w skrzyni tam zebrałem dużo z 15 chyba. Jak tu jest ciemno, mroczno i strasznie. O! Dobra. Już tam jest po drugiej stronie. Nie otwierajmy całego. O, już zostaw. To jest doter. Bo im mniej otworzymy, tym bardziej nas to będzie chroniło. Ciekaw, biedny smutny. No, głupi. Głupi ciul. Dobra, doter, chodź. Soluwa. Nie taka soluwa, mój drogi. Ja pierdykam. Ej, ryje mi to beret. Klaustrofobicznie strasznie. No. Jeszcze po bokach walę glęcu, bo się nie mieści w tunelu, grubasie. Aż taki chudy nie jesteś. Ej, tu jest jakaś komnata wielka. No. Ej, czy to nie jest wyjście, czy my nie wyjdziemy teraz? Nie. Ej, może tak być. Ej, dzień 95. No, w takim momencie akurat, nie? No nie. Miłego dnia powinno jeszcze być napisane. A nie, koniec chyba. Tak, koniec. Ja pierdziu. Ale jest dobrze, szczerze myślałem, że będzie gorzej. No. Myślałem, że to będzie bardziej niebezpieczne. Tu będzie ból, płacz, zgrzytanie zębów. O wiele bardziej niebezpieczne. Ej! Co to jest? Kościusz! Zapisz! Kościusz mam! To jest kolejny boss! Kolejny boss, no. To blisko nawet. No, kolejny boss, chłopaki. Tak z dupy. Proszę bardzo, lokalizacja kolejnego bossa. Dziękujemy bardzo. Otwórz chest. O, proszę bardzo. I w skrzyni ponownie jeszcze więcej tych nowych tych ironów. Mam już łącznie 45 tych żelaznych odpadków. Ej, dlaczego ja mam takie prze... Aha! Ja już dźwigu nie mam, ej, chłopaki. Podnieś to, Glęcu. Masz tyle miejsca? Tak, mam jeszcze. A ja pierdykam, dalej mam za dużo. No bo to jest ciul waży. Ja mam 350 teraz. Gromi, rzucam, to mogę zabrać. Ja mam 205 na 450. To łap, Gromi. Jeszcze, kurde, jeszcze muszę odrzucić kopę. Dawaj, no rzucaj. Dawaj. Dobra. 30 kilo u dźwigu mi zostało. Kurde, ale ten teleport nie będzie działał z tą rudą. Tak. Trzeba podpłynąć statkiem pod te bagna i statkiem potem płynąć do chaty, czajcie? No nic, no. Będzie nas to czekała podróż. No to chodźcie, dopełnimy jeszcze wasze inwentory. Chodźcie jeszcze. Tu trzeba jeszcze kopać. Tu jeszcze jest ten, żelazne, zabłocone żelastwo. Dokopmy więcej, tak żeby każdy miał pełne inwentory i lecimy na ten. Czekaj, ja to zaniosę do... Nie, zrobię skrzynkę u góry może, zaniosę tam to na razie. No, to już jest koniec. Zresztą chyba, że nie. Okay. Jeszcze jeden kawałek. Wiesz co, nie ma sensu, no bo i tak trzeba będzie biegać, więc... Chociaż, może masz rację?
do skrzyni, a potem z tej skrzyni do statku, którym przypłyniemy, nie? Tak czy siak, wiesz co, kart nam się nie przyda, bo jak podpłyniemy statkiem, to będziemy bardzo blisko tutaj statkiem tego, tego bagna. A potem do portu lecimy, nie? Ale dużo tego jest tutaj. Jak się bawisz tam z tyłu? A ty oświetlaj, oświetlaj. Ja robię jako żart. Ale ty to świetnie oświetlasz, stary, to jest zajebiście dzięki tobie. No. Aha, jeszcze pochodnie. Kolejny pokój, chłopaki. Jedzonko pilnujcie. Się właśnie zmniejszyło życie. A, na górze nic nie ma. Nie. Dobra, idę do was. Wszystko, możemy zawracać chyba. To jest wszystko? No. O, tutaj? Na bok już porobili. Tu jeszcze jest, nie, jeszcze tu jest. Aha. I tam naprzeciwko też jeszcze jest. Dobrze, chłopaki, bardzo ładnie bijecie, bardzo ładnie. Śmiało bijcie dalej. Szefie, może jakaś przerwa? Nie, kopiemy żelazo, kopiemy. A co z tego się robi? Ładnie. No normalnie żelazo, stary, potem nowe itemy, masę nowych itemów z żelaza. Tu jest jakieś przejście, bo się nie skończyło jeszcze. Ta, jest, no już pokój widać. Doter tu jest. U nas flegma. O nie, oj, uważaj, cofaj. Ładnie. Dobrze, jedziemy z nim. Jedziemy z tą szmaciurą. O! Ale był profil strach. No już myślałem, że nas będzie robiła. No ale to jest bardzo OP, że skoro nie dobiliśmy tego żelaznego odpadka, to ten doter już nie może do nas podejść normalnie, nie? Ej, kolejne przejście, stary. No nie, no już tego nie umieścimy. No ja wychodzę oddać rzeczy, bo ja już nie zbieram nic. Okej. Jestem pełno od dłuższego czasu. Ja jeszcze, no nie, też już mam full. Ja szukał jakichś ciekawostek. Ja wychodzę. Jeżeli gdybyśmy jeszcze znaleźli jakąś skrzynię czy coś, to zawsze warto. A właśnie, skrzynia. Żeby teraz mieć skrzynię, to ja muszę mieć drewno, na które nie mam miejsca. Macie któreś drewno? Nie mam nic. Ja jestem full totalnie, dobra, to idę po drewno. Ej, raz pobiłem rekord, miałem 1600 udźwigu. W sensie 1600 przeciążenia. Jakieś kamienie nosiłem z punktu A do punktu B. Ale czuję się, jakby nas tutaj autentycznie chciało wszystko zabić w tym cholernym lesie. No ale bezpiecznie się czuję w komnacie, w krypcie niż na zewnątrz. Ja też, ja tak samo, stary, no. Identycznie. Dobra. Ja mam drewno na ten, na skrzynię już pędzę. Szkielet, wypałuj się. Ej kurde, to jest jakiś ulepszony draug. Ulepszony draug? Draug nadzorca. Się nazywa? Doter. Doter nadzorca, no. Z ogromi stoisz taki zmazany. W sensie ten umyj się, hopie. Tak, come on, tutaj. Bam, moment, bam. Tylko te najcięższe rzeczy, coś mnie bije? Grubo. Moi drodzy, dalej kopiemy, dalej eksplorujemy tą kryptę. Jak będzie coś ciekawego, to się widzimy. Dobra, przepłynęliśmy statkiem pod nasze bagna. Kuźwa, gdzie jest statek? Tam, gdzie ty jesteś, Glencu, jest statek? Tak, no. Dobra, lecę do ciebie. Tu walczę z... Przenosimy już żelazo, które wykopaliśmy. Nie było łatwo przepłynąć przez bagna, bo mapa kompletnie nie zgadza się z tym, co się znajduje tutaj na miejscu. Nie wiem, jak wielki jest storage na statku, chłopaki. Użyj steru, storage. O, to jest jedna skrzynka chyba. No, jedna skrzynka, cztery sloty są tylko. A to nam wystarczy. Chyba starczy, no, na żelazo. Przesuń się, doter! Uuu, wohoho! Piękne, no, to było ładne, ała. Teraz ładna będzie moja śmierć, wiesz? Siekierą się to lepiej bije. Z halabardy mi to mało damage odbierze. Body pile. Spawner doterów. Jest tu jakaś skrzynia na górze? A doter stoi na górze. No. Nie, skrzyni nie ma. A nie, tu są podziemia jeszcze, ej! No, są podziemia. Jakaś skrzyneczka, jakieś coś? Nie, nic nie ma. Dobra.
po żelaza. Żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo. Kto pamięta, niech pisze w komentarzu. Ja pierdykam, tu jeszcze jest tyle tego wajna do przyniesienia. A, już lecę do was. Dobra. Pięknie się. Ostatnia partia pozostała. Możemy lecieć na chatę z żelazem. Chyba, że bierzemy więcej. A możemy jeszcze dokoptować to co. No, mamy obok krypty inne, nie? Można. Ale nie zmieścimy zrobić. Już, nie? Do statku zmieścimy jeszcze trochę. Plus jeszcze do ekipunku, nie? Bo teraz się wypstrykaliśmy, więc nie mamy już przy sobie. A, zabraliście wszystko już, tak? No, a. Więc można byłoby jeszcze jedną kryptę zrobić. Można by. Jedna była tu zaraz obok. No. Dwie. No, nawet dwie są. Bez problemu można byłoby zrobić. Bo w statku mieszczą się 4 sloty, 4 po 30 żelaza. A w naszych ekwipunkach się jeszcze pomieszczą, nie? W statku jeszcze jest 25 miejsca na żelazo, plus nasze ekwipunki, nie? To atakujmy. Robimy, nie? Jest młoda godzina. Druga w nocy, no powiem. To co z tą naszą kryptą? To pozyskajmy te drzewo z naszej krypty i teleport. Chociaż teleport można zostawić tam, nie ma sensu tego. A, tak, teleport. Po prostu zróbmy tą kryptę drugą. A nie, mam jeszcze klucz, dobra. A jestem ciekaw czy tym samym kluczem. O, 96 dzień. Jestem ciekaw, czy tym samym kluczem otworzę kolejną kryptę. Tu jest krypta, chłopaki, come on. A, czyli ci nie zniknął ten klucz, tak? Nie zniknął mi, ale jestem ciekaw, czy otworzę drugą kryptę tym samym. Przej. Kurde, kill off mam trochę na wykończeniu. Tak, 1/3 brązowego i połowa... O, bez problemu, udało się. Come on, do środka. Ja mam sprawne kill offy, więc easy. Ja nie naprawiłem w domu, właśnie zapomniałem. Dobra, kolejna krypta, kolejne wyzwania. Ło kurde! Ej, na dzień dobry, 20 żelaza od razu z tego. Nie. Ze skrzynki. Tutaj są potwory! Tu o, też kurde, jest! Ej. Na truciznę, podka na truciznę, chłopaki, szybko! A ja już wypiłem, dobra. Też. O fuck! Tu jest z tej strony! Gdzie ona jest? Dobra, jedna zrobiona. Au. Uważaj, Remek, na głowie ci siedzi. Dobra, przeżyję to. Dobra, porobiona jest. Ale zraszowałem to jak dziki. Dobra, walczymy z kolejną kryptą. Jesteśmy kurde zwycięzcami, muzyczka się włączyła, piękne trąbki, kill-offy wykończone i cały... Zmęczeni, plus jeszcze cały storage zajęty żelazem, nową rudą, którą będziemy wykorzystywali do nowych itemów. Już się boję, co nas czeka za itemy. Ale to dopiero w kolejnym odcinku, jakie rzeczy nas czekają, tęsknię za Markiem. I to, jakie rzeczy będziemy mogli sobie wyprodukować za pomocą żelaza, to jest pytanie, nie? Tego nie wiemy. Chyba, że googlowaliście, ale ja nic. Na wiecie, na wikingowskiej Wikipedii, wiecie o co chodzi. Także zobaczymy, co z tego będzie. Płyniemy na chatę, przed nami jeszcze kawał drogi i kończymy ten piękny odcinek eksploracyjny.
Brawo, Burto! Port przed nami, chłopaki! Jajcir! Przed nami port, ja pierdziu! Ten, który budowaliśmy, patrzcie, chłopaki! Ej, chłopaki, my nie zaparkujemy tam teraz! A, bo tam jest statek! Zaparkowany! Ten drugi statek tam jest, ale się to wszystko renderuje! Ej, dobrze wygląda ten port! Ej, kurde, jak to dobrze wygląda to miejsce! Nasze kochane stodoły! Stodoły! Czekaj, wyjadę. To wyskocz Glencu i wyskocz tym, wyskocz pustym, no. Zrób miejsce na załadowanego. Dobrze, że tego karta mamy przygotowanego. Czekaj, cofam, czekaj. Ciężki ten statek. Cofam. No, jest miejsce, wystarczy ci? No, chyba tak, no. Ej, Glencu, tlini stop ci nie działa. O nie, czekaj, bo znowu przy... Cofaj wody. Do siebie. Dobra, odbiję się od ciebie. I chyba trafię do portu. Kurde, jak to jest ciężkie. Powinno być takie liny i... Ta, cumy. Dobra. Obracam. Łapiemy wiatr w żagle. I wpływamy, dobrze. Na pełnej. Troszkę uderzyłem, ale jesteśmy. Dobra, panowie, zacumowane. Gdzie jest ten? Co? Wózek? No. Na pierwszym piętrze. No nie ma. Ej, lol, był wóz... Jest, ale się zbugował. W ziemi jest. Czekaj. Co? No w ziemi jest. No, w ziemi jest. Trzeba go zniszczyć, żeby budować jeszcze raz. Nie da się go zniszczyć. No, nie da się go zniszczyć. O, dobra. Ej, co się stało w ogóle? Ej, co ten wózek odwalił, no? Nie da się go zniszczyć, nic się nie da zrobić. Co się odwaliło, ej? Przez te kuźwa twoje schody tutaj, ej, ja je niszczę. Oj, zniszczę coś innego. Sorry, Glencu, twoja... Wiem, że to pięknie wyglądało i wiem, że masz w krwi architekta. Ale trzeba to połączyć z praktycznym podejściem. Ej, co z tym wózkiem, ej? Glencu! Co masz zamiar zrobić z tym wózkiem? Ktoś mi zepsuł. Wózek. Ej, przepłynąłem przez wózek, no nie wierzę. Ej, nie, no musimy go zniszczyć, bo nie mamy gwoździ. Mamy, tu są, 18. No, to jeszcze 80. A nie, racja, do wózka potrzeba mniej. Jak niszczy ten wózek. Kurczyłem się, już nie mogę. Jeszcze mnie obrażają, że źle to zrobiłem. Ej, ja go nie widzę. Nie widzisz tego wózka? Nie. Jesus, aleś to zbudował. No jeszcze mnie zamknął, gnój. Kojarzycie takiego youtubera? Remek? Ja nie znam. Jeszcze na odwrót dał, no nie mogę. Ej, co tu się spierdzieliło, ej? A nie mam miejsca na drewno, żeby... No nie, co mam zrobić, zabić? Z buta idziemy? Nie no, twórz, nowy wózek. No, nowy wózek dawajcie. No ale to trzeba ten zepsuć jakoś, bo on tutaj dalej... Ale ja go nie widzę. Glencu, o co chodzi? On jest zaczarowany, Harry. Zaczarowany wózek. Dobra, rozwaliliśmy chatę, idziemy dalej, nie? No, chodźcie po wózek do domu. Będzie szybciej. Ja pierdykam. Ale dziwne strasznie. Do domu. Do domu. Biegniemy do domu. Do domu. Ja zacznę wypakowywać. O, ruszyłem trochę wózki teraz. Ej, udało się. Tak? Wyjechał. Wyjechał? Tak. Działa? Znaczy jest pewnie, znaczy na dole, ale chyba już... Czekaj, spróbuję go zepsuć teraz. A nie, nie da się zepsuć go. Oh boy. O, niszczy się! Dobrze zrobiony. W końcu. Jesus. Tyle się nasłuchałem krytyki. To co, mam przejeżdżać, czy nie? Nie. Chyba nie trzeba. Proszę bardzo. Panie, lol, a gdzie ty jesteś? Oto nowy wózek. Dobra, do łódki. Do łódki, po itemy. A, nie mogę skakać, jestem przeciążony. Glentu! Dobra, nie potrafię teraz przeskoczyć. Nie no, jestem przeciążony.
No i dobrze o, pchaj mnie, pchaj mnie, pchaj mnie, pchaj mnie. O, idę szybciej. Pchaj mnie, pchaj mnie, pchaj mnie. Storage. Ktoś inny używa. Dobra. Ciągnymy. Daj, ty ciągnij, ja pcham. O nie, po tą górkę wjechać, czekaj. Potrzebuję energii. Damy radę. A nie wiem, czy to moje pchanie działa, bo widzę, że... Opornie, opornie. No. O ja pierdykam. Na dwa koła, no co trzeba. I pali gumę. No nie popycha wózka. Ja pierdykam. A tu jest jeszcze, za chwilę będzie jeszcze bardziej stromo. Czekaj, się muszę napić. Co ty gadasz? Ej, to mnie przesuwa też. Dobra. Ja pierdykam. O Jezu. Zła droga, musimy inną wybudować. Nie no, katastrofa, stary. Ciągnij, Klecu, ciągnij, dasz radę! Ja tu się pocę przed komputerem, jak to widzę. I do odlewni żelazo, odpadki, niech się palą! Przywieźliśmy wózek, nie było to łatwe, przyznam szczerze. Ale no, już nie jest. Było. No nie było kompletnie. Jest! Pierwsza sztabka żelaza. Oj, wow. Co się pojawia? Poka! Po pysku go! Żelazny topór, topór bitewny. Żelazne gwoździe, żelazna bulwa. No wszystko żelazne. Bulwa? No była bulwa też z brązu. Co tam jeszcze? O! O, jest! Wzmocniona skrzynia, osobista skrzynia. Nowy materiał, nowa receptura rzemieślnicza, zbroje, nowa receptura coś tam. Topór bitewny, żelazny topór, coś tam, żelazny łuk. Ej, łuk jest też, żelazne gwoździe, żelazna buława, kilof. Tarcze, prastara włócznia, żelazny miecz. Kamieniarz, kowadło, ja pierdykam, żelazna brama, wzmocniona skrzynia, osobista skrzynia, ja pierdykam i stojąca żelazna pochodnia. Ej, chłopaki, jest ale strasznie dużo rzeczy, w sensie na przykład na jedną zbroję łuskową jest 20 żelaza. Co? Na no. jedną zbroję łuskową 20 no, żelaza? Topór też 20 żelaza. Ja pierdykam, dobra, panie i panowie, to już w kolejnym odcinku. Jest, co? Jest topór bitewny i topór, i żelazny topór. No to bitewny pewnie do bitki, a żelazny do cięcia drzewa. No, łuk ja myśliwego pierdykam. Też 20 ale żelaza. Ale ile itemów jest potrzebnych? O. No, ale strasznie dużo żelaza. Strasznie dużo, no. Będziemy musieli się jeszcze raz przejechać. A da się już statek nowy zrobić? Czekajcie, da się już statek? Pewnie się już będzie dało. Tak, tak, no. Nie, nie da się jeszcze nowego statku nie, zrobić, bo musisz tego sobie dużego. Ten, zrobić gwoździe żelaza na początku. Aha. Ja pierdykam, ale jazda. Da się już też zrobić ulepszenie do warsztatu. Kamieniarz. No. Grubo, ale to wszystko w przyszłym odcinku. Panie i panowie, dziękuję wam, że oglądaliście. Zostawiajcie łapy w górę. Dzisiaj długi odcinek był. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, bo codziennie filmy. Wbijajcie do linki do chłopaków, a raczej do chłopaków na linki. Na linki do chłopaków, nieważne, jest trzecia w nocy. Dobrej nocy, cześć, dzięki, że oglądaliście. Hej, hej. Hej, hej.